Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was już w kolejnym filmie z naszego zestawienia TOP 10 DRIFTÓW na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym zestawieniu będzie taki miszmasz: troszeczkę Karixa, troszeczkę Assetto, troszeczkę FR Legends, bo miałem naprawdę bardzo dużo zgłoszeń z gry FR Legends, ale posłuchałem się was i już nie będzie aż tyle tych zgłoszeń, no i te zgłoszenia na najwyższych miejscach już nie będą, no bo sami powiedzieliście, że no to jest za prosta gra, żeby być, nie wiem, na pierwszym, drugim, trzecim miejscu na przykład. Ja już nie przedłużam, a my się widzimy w 10 miejscu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Na 10 miejscu mamy pana Diabelnet, chyba dobrze przeczytałem, FR Legends. Przejazd w FR Legends po prostu poprawny, bo koledze trochę nie wyszło, chyba to wygląda tak, jakby chciał pojechać w innym kierunku, ale skoro mu wyszła 360, no to se ma. Faktycznie ostatnio grałem w FR Legends i to jest mega prosta gra, dlatego dzisiaj na miejscu 10. Na 9 miejscu jest pan Mirek Blacharz, prawie jak mój sponsor. Mam Nissana 350Z i DCGP Karpacz. O ile dobrze widzę, to jest starsza wersja mapy, nie 2021. Na początku mamy pomyłkę, troszeczkę się koledzy wjechało w ścianę, ale później przejazd nawet bardzo ładny. Nawet mi się podoba, jednakże przez tą pomyłkę dzisiaj na miejscu 9, ale trzeba też pamiętać, że to jest Assetto Corsa, więc gra bardzo realistyczna i dość trudna, jeżeli chodzi o tą jazdę. Szczególnie, że mamy tutaj chyba paczkę Slide Boys, o ile się nie mylę, bo tak wygląda 350Z z ich paczki. Gratuluję 9 miejsca. Na miejscu 8 mamy użytkownika o, no, mało oryginalnym niku, bo jest to Toyota GT86, także mainstreamowy, ale za to fajne nagranie. Dlaczego miejsce 8? No bo FR Legends i słucham się was, a wy mówicie, że za wysokie miejsca były, no to proszę bardzo, są niższe, ale myślę, że nadal adekwatne do tego, co mamy na nagraniach. Mamy tutaj 5-osobowy tandem. Miejsce 7 należy do pana Toporexa, który jedzie R34 na mapie English Land. Bodajże, czy tam English Town, o, Driftland, English Town, coś takiego. I mamy tutaj po prostu poprawny przejazd w Assetto Corsie. Żadnych ekscesów, żadnych fajerwerków, po prostu fajny przejazd. Tam na samym końcu myślałem, że kolega zrobi na końcu tej prostej backward entry, no ale niestety nie. Tak czy siak, po prostu fajny przejazd, myślę, miejsce 7 odpowiednie, bo tak jak powiedziałem, nic specjalnego tu nie ma, ale kolega fajnie bokiem sobie lata. Rivix jest na miejscu 6, znowu z FR Legends, ale tutaj bardzo fajnie wygląda, dlatego że mamy wyskok oraz później 360 i wyskakujemy na mapie Ebisu oczywiście. Fajnie to po prostu wygląda, mimo że jest to FR Legends, to myślę, że na 6 miejscu jeszcze to jest bezpieczna wartość, żeby ten przejazd umieścić, bo tutaj akurat koledze wyszło to naprawdę dobrze i starannie, bo widać, że tutaj to nie jest już kwestią przypadku, tylko pewnie dużo razy musiał to ćwiczyć. Dobra, wskakujemy do drugiej piąteczki. Na 5 miejscu mamy pana Dead. No niby taki Dead, a jednak żyje, no bo przecież jedzie. Mamy Karixa na mapie Bikerniki. To jest chyba S15, o ile dobrze widzę. Sylwia? Chyba tak. Mamy bardzo fajny przejazd, trochę lipnej rozdzielczości mi to, kolego, dostarczyłeś. Nie wiem, na jakim kalkulatorze czy mikrofali nagrywałeś, ale przynajmniej płynnie, dobre tyle. Bardzo fajny przejazd, nic dodać, nic ująć. Po prostu nie mam jak więcej tego skomentować. A że to jest CarX i moja ulubiona trasa, no to masz dzisiaj miejsce 5. Bardzo fajnie to wygląda. Mati2557 rozwalił dzisiaj system, driftując z Kanią bodajże R. W Assetto Corsie oczywiście. Mam tę mapkę, jednakże nie pamiętam, jak ona się nazywa. Bardzo popularna mapka swoją drogą i bardzo mi się podoba, lubię na niej śmigać. Bardzo fajnie wychodzą tam tandemy z różnymi ludźmi, na przykład z Pawłem Morzechowskim, którego serdecznie pozdrawiam, bo ściga się ze mną w Assetto Corsie dość długo i lubi ze mną latać bokiem. Widzę tutaj, kolega dostał chyba jakieś powiadomienie ze Steama, bo mamy w dolnym prawym rogu czarny prostokąt. Mniejsza o to, ważne, że przejazd z Kanią się udał.
Mamy podium. Na podium mamy pana Kildu z tandemem w Car X Drift Racing Online na mapie West Coast Arena. Kolega jedzie sobie M3E92, a drugi kumpel, z którym się ściga, znaczy z którym się skleja, jedzie R34 w sedanie. Jest to wersja sedan, bardzo ładna swoją drogą, bardzo mi się podoba. A co do samego przejazdu, nie mam tutaj nic do zarzucania kolegom. Bardzo fajnie jadą, bardzo ładnie blisko siebie się trzymają. Co najważniejsze, jeden i drugi nie szarpie tą kierownicą, klawiaturą, padem czy czymkolwiek oni jeździli. Bardzo ładnie przejazd wygląda. Powiem wam, wybierając miejsce drugie pana X Killy, w życiu bym nie przypuszczał, że GTA San Andreas i MTA będzie na miejscu drugim, ale to co kołpaki tutaj zrobili, to przechodzi wszelkie pojęcia. Patrzcie, mamy zjazd, 360 w powietrzu i lecimy bokiem dalej. I podobno kolega napisał, że to wcale nie jest taki prosty driftować sobie tutaj w San Andreas, tłumacząc się też, że ma tam 1000 godzin czy coś. Jakby kolego pamiętać, że można być nie 1000, a 100 godzin i też jeździć dobrze. Ale co fakt faktem, tutaj wyszło naprawdę zajebiście, jeżeli chodzi o przejazd, i gratulacje, no bo ja bym czegoś takiego na pewno nie zrobił, jeszcze szczególnie, że nie gram wcale w San Andreas. Bardzo ładny przejazd. Dobra, po tym nagraniu zaraz powiecie, że znowu faworyzuję tutaj niektórych graczy, bo dzisiaj na miejscu pierwszym mamy znowu Chero, to już jest któryś raz z kolei, no ale nie mogłem tego chłopaka ominąć. No zobaczcie, co on robi. Na starcie mamy 360, zaraz po której idealnie wchodzi na clipping zone. No, no ja pi... No nie powiem tak, no dobra, ale sadzi się to na usta, mam bardzo ładny przejazd praktycznie po liniach, słuchajcie, po liniach. Ta S15 to jest kurde popularna u niego, widzę, bo chyba na każdej trasie nią startuje, jest to S15 z DCGP. Bardzo ładny przejazd, gratuluję ci, Chero. No i my musimy w takim razie razem pośmigać. Odezwij się do mnie na Instagramie albo na Discordzie, do którego link macie w opisie. Odezwij się do mnie, Chero, no to musimy coś razem skleić, co? No i dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie naszych super nagrań wam się podobało. Ja jeszcze poproszę was o zostawienie łapeczki w górę, jeżeli faktycznie materiał wam się podobał, oraz zostawienie komentarza, bo jak zwykle te komentarze czytam, te komentarze mnie budują i tak zachęcają mnie do dalszej pracy. Ja was zaproszę jeszcze na mojego Instagrama standardowego w każdym filmie, do którego link macie w opisie, oraz na mojego TikToka, do którego link jest również w opisie i na którym jestem mega aktywny. Polecam zajrzeć tam, bo znajdziecie fajne nagrania. Na dzisiaj się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć! Ach.